dzisiaj troszkę inna muzyka. Ostatnio dużo klasyki, a ja pomyślałam sobie, że wreszcie trzeba zmienić trochę w inne dziedziny, nurty, wejść. I mam tutaj takiego fajnego artystę, pana Bartosza Kalinowskiego. Może o nim jeszcze chwilę ja powiem, a on później sam najbardziej i no, więcej o sobie sam powie. Gra publicznie od 2002 roku, pisze i są to wiersze, które stają się piosenkami. Dorabia sobie melodię, jest to jego wykonanie i wszystkie te trzy rzeczy są powiązane i nierozdzielne. Tylko ja wiem, jak to wykonać, to jest właśnie piosenka autorska. Robił to Wysocki, Okudżawa, Staszewski, robi to Jaromir Nohawica, czeski bard. Gałczyński też by sobie śpiewał, grał, ale pewnie tego nie potrafił. Nie ma to związku z piosenką aktorską ani kabaretową. W Polsce takim przedstawicielem był Jacek Kaczmarski, chociaż odbiorcami jego piosenek mogli być tylko intelektualiści. A poeta to głos narodu, głos ludu prostego i tylko w jego imieniu śpiewam i dla niego. Przed Państwem Bartosz Kalinowski. Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zaraz się tutaj odstawię jeszcze. Ja to trochę tą zapowiedź tutaj pani Barbara mnie prosiła jakąś zapowiedź, żebym cokolwiek napisał. Ja się tak rozpędziłem, bo to była niedziela. I tak i tego mnie naszło jakieś takie natchnienie, nie? I to mój Gałczyński tego to śpiewa, nie śpiewa. Także proszę tego nie brać na serio do końca, może tam trochę prawdy w tym jest, ale Kaczmarski rzeczywiście, on śpiewał takie piosenki bardziej poważne, a moje piosenki dlatego chciałem zaznaczyć, że nie są takie poważne do końca i nie podejmuję tutaj jakichś tematów wielkich. No, takie proste tematy. Witam przede wszystkim Przymorze, tak? Państwo są z Przymorza? Tak. Nie tylko. A były ogłoszenia na tym? Na... Mailem. Myślałem, że ogłoszenia na klatce powinny być. Bo ja się tym zajmuję w ogóle. Ja wieszam ogłoszenia. Tak? W firmie... Tak, a ja zawodowo się tym zajmuję. A to tylko tak, wiem, doradzam. Tak? To ja się do pani zgłoszę. Piosenka pierwsza, taka na przywitanie, to jest piosenka Wagabund o moim koledze, ale trochę też o sobie. Krótka. Urodziłem się w noc Walpurgi, gdzie nie powiem, to tajemnica. Ojciec tygrał przy metalurgii. Mnie od dziecka ciągnęła ulica, bez nazwiska i bez imienia. Jak cyganom włóczęga mnie para, harmonika w kochanek się zmienia. Utrzymuje mnie za to gitara, bo jestem wagabund. Nie wygasł we mnie bunt, ja jestem wagabund, a bunt to grunt. Była mi mrówka, jej jedynej naprawdę ufałem. I szeptałem jej wciąż czułe słówka, lecz nie chcąc ją raz rozdeptałem. Choć mam dziecko, żonę i dziecko nieduże, trzeba ruszać kolejny raz w drogę. Odwiedziłem ich w Zielonej Górze, ale w domu ich zastać nie mogę, bo jestem wagabund. Pokryły podwórka, to gitarę za bezsen sprzedałem. Uleciało me szczęście jak piórko, które zawsze przy gryfie trzymałem. Ze Szczecina przez Gdańsk do Lublina trzeba ruszać kolejny raz w drogę.
jak włóczęga ten z niemego kija. Miejsca w świecie odnaleźć nie mogę, bo jestem wagabund. Także tu w tej piosence było, że bunt to grunt, jestem wagabund. To jest piosenka o moim koledze, a wydawało mi się, że w tych czasach, kiedy ja to pisałem, to tego buntu wśród młodzieży było bardzo mało. I ta młodzież się w ogóle nie buntowała i w zasadzie nie było tego. Chyba, że hip-hop albo hibole. A tutaj okazuje się, że coraz więcej młodzieży, o tutaj kolega z kamerą, się buntują. Teraz, po czasie. Może trochę lepiej będzie, bo młodzież powinna się buntować. To jest nienaturalne, żeby młodzież się nie buntowała. Witamy nową panią, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz piosenka Parawany o kobiecie i panom na plaży. Że na plaży niedługo będziecie się wybierać, to sobie zaśpiewacie tę piosenkę. Pani pamięta, jak było na plaży? Nie? Tak blisko jest. Tutaj było takie ogłoszenie w anonsach, że poetka z Przymorza zamieni mieszkanie na Przymorzu. Nie, poetka z Przymorza pisząca o morzu zamieni mieszkanie na Przymorzu na mieszkanie leżące przy morzu. Autentyk, w anonsach. Kochała morze, pisała o morzu. Wjeżdżamy do kurortu na wakacje, biorę żonę dzieci, lecę na stację. Mam słoneczne okulary, czapkę z daszkiem, mam browary. Najważniejsze jest jednak to. Parawany, jestem odizolowany. Choć na plaży sporo gości, żona pragnie intymności, więc przybijam młotkiem do. Parawany, jestem odseparowany. Na ten motłoch nie ma rady, będę stawiał barykady. Bezpieczeństwo dla nas to grunt. Leżę teraz tak bezpiecznie odgrodzony. Zamiast morza widzę ciało mojej żony. Dzieci lepią z piasku sanki, ktoś sprzedaje jak odzianki na podłot. Na podłodze zaśpiewam łęby. Lecz parawany, moje żoną te cztery ściany. Żona ma albo zażera dziecko, lody jeszcze lega. Chciałem wyrwać się z tego, lecz parawany, jestem zdesperowany. Wokół żółta barykada, lecz jak żona się rozkłada, a ja leżę jak zdechły śledź. Mnie przeroda potrzeba izolacji. Mam lornetę, ale brak mi orientacji. Każdy będzie w promieniach, chciałem zażyć przejścienia, więc parasol stawiać chcę. Parasolem, ja to wszystko chromolę. Żona gada coś od rzeczy, by mi nas marło plecy. Czuję się jak szpieg za krat. Te leżaki ze straży plecaki. Ona chyba zwariowała, całą chatę mi zabrała. Odgrodziłaby cały świat. Nie popatrzę na dziewczyny, nie ma bata. Ten parawan izoluje mnie od świata. Żona ma dziwne kompleksy, na dodatek kupię teksty, a ja wyrwać się z tego chcę. Lecz parawany, jestem zamaskowany. Przygłaszają mnie okopy, zamki, fosy i tak.
Rzucam bunkier i schodzę na dno. Dziękuję bardzo. Parawany, czy dobrze słychać, czy za głośno? Za głośno? Fajnie mówisz, że za głośno? Że dobrze? No to dobrze. No nie, no teraz jak się pytam, bo ja się dobrze słyszę, ale może być za głośno. Pisana na plaży, specjalnie dla pań. Teraz piosenka z mojego życia, bardziej piosenka ma się tytuł Bezrobotna miłość. I państwo byli bezrobotni kiedyś? Czy wszyscy robotni? Ja byłem bezrobotny 3 lata i dalej mi to grozi cały czas. A w PRL. Tam nie było bezrobocia, nie? Nie. Tam gonili, raz. No to nie wygonili. I to było dobrze, nie? W ogóle muszę państwu powiedzieć, że powinien być przymus przyjścia na ten koncert. Byście mieli pełną całą salę, bym ja miał. Tak pod przymusem po prostu jakąś groźbą czy czymś. Ludzie by przyszli, a potem by wyszli i byli zadowoleni. Fajnie było. Okej. Wydaje, tam nie było przymusu. Nie? Kolegę złapali do więzienia, bo nie tego, nie pracował. Takiego bambaryłę takiego. Bumelanta. Łapali, nie? Wolne ptaki. Piosenka Bezrobotna miłość. Spotkałem ją w urzędzie bezrobotnych, w kolejce do rejestracji. Byłem taki smutny i markotny, bez pracy, bez szans, bez racji. Ponurych twarzy lista zawiła. Stało nas chyba z 300 i nagle ona się pojawiła. Piękna, dostojna i czysta, i nagle ona się pojawiła. Piękna, dostojna i czysta, mojego serca dzikie łomoty. Szeptały mi, to nie pomyłka, ja miałem 366 zł, a ona ma bez praw do zasiłku. Ja miałem 366 zł, a ona ma bez praw do zasiłku. Wziąłem ją przeto pod rękę na lody i tak się zaczęła przygoda. Ja byłem wcale nie taki młody, a ona wybitnie młoda. Żyliśmy razem z tej mojej jałmużny, braliśmy polską lekcję. Ja za ziemniaki tu i tam dłużny, a ona miała anoreksję. Ja za ziemniaki tu i tam dłużny, a ona miała anoreksję. Miłość zanika, zanim się zacznie. Skończyły się te nasze gody, gdy powiedziałem jej nieopatrznie, że mam dodatkowe dochody. Gdy objaśniłem jej nieopatrznie, że mam dodatkowe dochody. I tak straciłem te moje lewy. To skandal jest pierwszego rzędu. Ja byłem dzieckiem szarej strefy, a ona szpicem z urzędu. Ja byłem dzieckiem szarej strefy, a ona była szpicem z urzędu. Ponoć bardzo rozbudowane służby mają właśnie te państwowe instytucje. I Urząd Skarbowy, i ZUS ponoć też tak. Nawet no, swoich ubeków mają. Tak. Mają donosiciele jeszcze, nie? Jakieś.